Witajcie moi kochani, tutaj Patrycja z tej strony. Wiem, że dawno żadnych filmików nie robiłam, bo nie dostałam żadnych informacji, ale wczoraj w nocy, nie wiem która godzina była, bo to musiało być bardzo późno, dostałam wiadomości od grupy obcych, którzy znajdowali się na Ziemi. Jak ich zapytamy, jak mają na imię, skąd, nikt mi nic nie powiedział. Ale przekazali bardzo fajne informacje, także zaraz Wam tutaj przeczytam wszystko. I to są informacje dla nas. Po pierwsze, to jest tak. Ta sytuacja, która jest na Ziemi, według nich, to ma nas nauczyć miłości. I oni powiedzieli, że oni przerabiali taką sytuację, czy można powiedzieć podobną sytuację, parę tysięcy lat temu i ich przodkowie też to przechodzili. Także my, można powiedzieć, że jesteśmy w kolejce jesteśmy. Przyszła nasza kolej teraz. I co ta nauka, co ta sytuacja ma nas nauczyć? To zadałam pytanie. I oni powiedzieli, że innego aspektu miłości, powiedzieli, że to jest miłość, za którą się walczy, za którą wszechświat jest, za którą, można powiedzieć, wiele obcych walczyło. Także tutaj nie wiem, o co chodzi. I te walki odbywały się między innymi o czas, o miejsce we wszechświecie, ale tutaj jest aspekt też miłości. Także my jesteśmy teraz takie, można powiedzieć, przechodzimy taką dużą lekcję zrozumienia miłości, zrozumienia siebie, która przekracza nasze horyzonty, rozszerza naszą świadomość, rozszerza po prostu wszystko, łamie granice i rozszerza nasze zrozumienie świata. Coś takiego. Tutaj też przekazali taką afirmację, która jest dla nas. I ta afirmacja jest, będę to przeczytam tutaj, bo to przekazali bardzo dokładnie. Jestem miłością kosmosu. Jestem stworzeniem z miłości, z nieba, radością, błogością mojego istnienia. Ja jestem wszechwiedzą miłości. To jest afirmacja, która jest od nich przekazana dla nas. Także możemy sobie czytać ją, możemy sobie słuchać, napisać ją, także to jest bardzo fajna, fajna, można powiedzieć, afirmacja. I tutaj zadałam takie pytanie, no dobra, mówicie tak o naszej duszy, ale tak naprawdę czym jest nasza dusza? Więc tu pojawiła mi się taka wizja, którą oni przekazali. I w tej wizji było, że nasza dusza była zrodzona, można powiedzieć, miliony lat temu, ale wiele obcych chciało wprowadzić swoje programy do naszej duszy, no i im się udało. I żeby nas wykorzystać, można powiedzieć, do różnych celów. Już nie będę mówić jakich, ale do różnych celów. I ta dusza była bardzo, można powiedzieć, to jak bardzo takim lekkim, rzadkim kąskiem, gdzie można, gdzie jest bardzo, nasza ludzka dusza jest, jakby tak, to co mi powiedziano, to jest taki mikrokosmos całego wszechświata w formie takiej lekkiej mgły. To, że to, co nas otacza, cały wszechświat, wszelkie planety, galaktyki, to tym jest nasza dusza. Tylko troszeczkę, można powiedzieć, w innej formie, ale z tą samą wiadomością, z tą samą intencją stworzenia. Więc ja tutaj się zapytałam, no dobra, jeżeli mamy te programy, to jak możemy się od nich uwolnić? A oni powiedzieli, że jako istoty mamy niesamowitą siłę intencji. I możemy poprzez intencje, czyli możemy poprzez medytację, możemy poprzez inne, na przykład poprzez medytację,
powrócić do tej pierwotnej istoty przed tymi manipulacjami i po prostu zjednoczyć się z tą iskrą boskości, która jest. I wtedy wszystkie te oprogramowania zostaną usunięte. Także to jest taka ich, można powiedzieć, odpowiedź. Tu też na koniec widziałam, to mi nie pokazano, ale to co widziałam, że jak już oni odeszli, przepraszam bardzo, to widziałam siebie nad Europą i tutaj głowy państw, czyli Włochy, Niemcy i jeszcze jakieś inne kraje były, i tutaj wszyscy byli pod, można powiedzieć, rozmawiali telefonicznie. I zazwyczaj, powiedzieli mi moi też przewodnicy, że zazwyczaj te rozmowy odbywają się w nocy, gdzieś tak już, można powiedzieć, 9-10, może troszeczkę później, i decydują się, co mają, można powiedzieć, na drugi dzień robić, albo cała ta narracja tego wszystkiego ma przebiegać. I pokazali mi jakiś scenariusz, ale nie widziałam, co jest w tym scenariuszu. To jest taki, można powiedzieć, kawałek papieru, który nie jest na ziemi, tylko jest jakoś umieszczony nad ziemią, więc nie wiem, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. I tutaj zapytałam się moich przewodników, no dobrze, ale jak w tej sytuacji, jak tą sytuację rozwiązać? Więc nie dostałam jeszcze żadnej odpowiedzi, ani kierunku, ani nic. Także to jest to, co się rozgrywa, można powiedzieć, w Europie. Jak macie jakieś potwierdzenie, co się dzieje, to proszę napiszcie na linku. Także dziękuję, kochani, Wam za miłe komentarze, za łapki, wszystkie łapki w górę i trzymajcie się cieplutko w te takie chłodne jeszcze marcowe dni. Także mam nadzieję, że spotkamy się niedługo. Uściski, Patrycja. Pa, pa.